no i Jurek tutaj mi na patyku cały czas dawał 7 metrów, no i wiesz, i ty powyżej dziewiątki, a on mówił, że odjechałeś, a ty plus powiedzmy 20 czy tam 10, czyli to znaczy, że anteny niezgodne, koniec, kropa, wiesz, tak to jest, tutaj mam takiego kolegę z Radomu, to z bazowej anteny, no nic nadaje, ale to wiesz, słabiutko to jakoś idzie, a do auta wsiądzie tutaj, tak brzmi, że o mamusiu. Także to są takie właśnie zależności. Drugi jest za Kielcami, taki kolega, domowego. Cztery pięcie ci kup wypali i modulacyjnie to idzie. Także to, tak to jest, no. Ale tutaj to było ewidentnie, proszę ciebie, właśnie w waszym przypadku z Jirkiem, że wiesz, ja tymi antenami lewa, prawa i tak dalej, no to ty go nie słyszałeś, a on cały czas na równym poziomie szedł. Wiesz, także tak to wygląda. To są anteny. Na naszym, tutaj na naszych antenach w obecnej chwili to nam będzie pływało, ale będziemy się słyszeć, pomimo, wiesz, zakłóceń. Także o, tak to jest. Mocniej, raz słabiej nadaje, różnie to bywa, a raz chmurka na mnie najdzie, raz na innego, wiesz, jak to jest, proszę ciebie, to jest radio, magia się spostrzegła. On jest chyba z boku anteny mojej, bo ja w tej chwili z kierunku, proszę pana, gdzieś tam chyba na zachód się patrzy. Także, ale słyszę, wiesz, Zbyszka, on jak we studni w las, to go zawsze słabiej słychać. O, słuchaj, ale chyba tak, bo czekaj, jakoś tak było z rana, ja tutaj przyszedłem zobaczyć, czy może kogo mówię znajomego spotkał, jeszcze jak włączyłem radio. I proszę ciebie, tam chyba jakiś dziadek zawołał, mówię, że UK, i ja, wiesz, nikt mu nie odpowiadał. No wie cholera, to wiesz, trochę wstyd, że tu z Polski nikt nie potrafił dwa słowa odpowiedzieć po obcemu. Witam jeszcze raz, panie Karol, wszystko dobrze, wszystko fajnie, równo, cieszę się, że się pan odezwał, także tak to, panie Karolu, na dzień dzisiejszy. Antenami bokiem do siebie, także idziemy tam, od Jarka się od jego anteny odbijamy i trochę się słyszymy. Także ja wszystko przeczytałem i modulacyjnie jest pięknie, sygnał do pięciu. A ja Zbyszek, jak się masz, bo chyba nawet nie powiedziałem, proszę pana. Ja ciebie z takim specjalnym pogłosem odbieram, chyba nie mnie też, chyba dwa sygnały, bo jeden jest lokalnie, proszę pana, bo to między nami jest, ile tam, ze 30 km, 40 czy 50, a może z 50, a drugi jest na odbiciu, wiesz, także nakładamy dwa sygnały i to charakterystyczne jest, bo to dwie anteny, pan ten sam mógł to zawodzie i to też. Po części lokalnie, a po części to ich słowo. To bardzo możliwe. Ja w tej chwili tutaj mam troszeczkę chyba źle ustawiony sprzęt i to może też być i to, że to takie coś się tworzy, a przynajmniej stwarzam takie warunki pewnie ku temu. Także no tak to jest. Na razie nie chcę się przestawiać, bo tutaj z Jarkiem kończymy i ja pójdę zobaczyć na 27-190 do naszych przyjaciół za wschodniej granicy, co tam się dzieje. A oni lubią tą modulację moją w ten sposób ustawioną. Także tak to wygląda. Pana Karola to zawsze poznam i zawsze modulacja jest ta sama, także wszystko jest dobrze. Proszę bardzo, oddaję mi do pana Karola. Ja, fajny Zbyszu. Dobra, ja ten tak odstąpiłem, mówię, bo to idę tam na 45, tam kolegusom klepnąć, bo to tak już po 8 godzinie jest, jeszcze po 8 tam trzeba od czasu do czasu zajrzeć i się przywitać, bo to nawet wypada starych kolegów pobłogosławić trochę. Fajnie, tak że zakręciłem radio i że tutaj jest. Na 415, dlatego tu przyszedłem. Wszystkiego dobrego, Zbyszek, Jarek również, miło mi było cię spotkać. Od czasu do czasu się słyszymy, to już dobrze. To proszę pana, jeszcze ten świrus, który jest tak rozpowszechniony i popularny. Proszę pana, teoretycznie.
mam nadzieję, że nie dorwie. Ja bramę zamknąłem i go nie puszczam. Wszystkiego dobrego, Jarek, trzymaj się ciepło i nie daj się, że tak powiem, bo słyszałem, że tam jakieś u was małe odmiany są, które się rozwadzą. 6-1 Oskar Sierra 3-1-1 i Kilo Papa 3-4-5. A z tej strony 2-6 Oskar Sierra 3-0-3. Dziękuję serdecznie i do następnego spotkania.